Na rysunku są przedstawione fragmenty wykresów funkcji kwadratowych f i g. Funkcja f jest określona wzorem f od x równa się minus x kwadrat plus 6x minus 5, a mniejsze z jej miejsc zerowych jest jednocześnie miejscem zerowym funkcji g. Wierzchołek w paraboli, która jest wykresem funkcji f, leży na wykresie funkcji g, a wierzchołek z paraboli będącej wykresem funkcji g leży na osi y układów układu współrzędnych. Wyznacz wzór funkcji g. Cała sytuacja, którą mamy opisaną w treści zadania, jest przedstawiona na tym rysunku. No i również mamy podany wzór funkcji f od X, której wykres mamy dany tutaj. To jest ta parabola o wierzchołku w. Wierzchołek w leży na paraboli, która jest wykresem funkcji g. Od X, a wierzchołek tej paraboli leży w tym punkcie z na osi y. Tak wygląda sytuacja. Obie funkcje mają wspólne miejsce zerowe, no to możemy policzyć teraz, ile to miejsce zerowe jest równe. Jak je odgadniemy, to również będziemy mieli drugie miejsce zerowe tej funkcji geodx, ponieważ ta parabola jest symetryczna względem osi y. Jeśli tu by wyszło powiedzmy 5, to tu byłoby minus 5. No dobra, no to liczymy, ile jest równe to miejsce zerowe, ponieważ mamy dany wzór tej funkcji, funkcji f od x, czyli żeby wyliczyć jej miejsca zerowe, czyli te dwa punkty, to wystarczy, że przyrównamy wzór funkcji do zera. No to liczymy minus x kwadrat plus 6x minus 5, kiedy to się równa 0. Ja nie lubię mieć minusa przed x kwadrat, więc teraz to pomnożę przez minus 1, ale równie dobrze, jak komuś ten minus nie przeszkadza tutaj, to mógłby liczyć deltę już dla takiego wyrażenia kwadratowego. Ja pomnożę przez minus 1, bo wtedy może uda mi się to rozłożyć na iloczyn czynników x kwadrat minus 6x plus 5 znaki się odwracają, to się równa 0. No i teraz możemy stosunkowo łatwo rozłożyć to wyrażenie kwadratowe na iloczyn dwóch nawiasów to będzie po prostu x minus 5 razy x minus 1. To ma być równe 0, ponieważ minus 5 razy minus 1 da plus 5, a minus 5x minus 1x da łącznie minus 6x. Czyli tak wygląda zamiana na postać iloczynową tego wyrażenia, czyli tutaj się tak wykpiłem z liczenia delty, trochę szybciej dojdziemy do tych miejsc zerowych. No i z tej postaci iloczynowej widzimy, że miejscem zerowym jest x równe 5 oraz x równe 1. Mniejsze miejsce zerowe jest tutaj, czyli tu musi być 1, a tu musi być piątka. Skoro tutaj jest 1, to tu musi być minus 1. W związku z tym już możemy całkiem nieźle zapisać wzór tej naszej szukanej funkcji g od x. Możemy sobie zapisać zatem, że g... Od x wyraża się wzorem i ja zapiszę tutaj postać iloczynową tej funkcji, czyli a razy i teraz iloczyn nawiasów x minus pierwsze miejsce zerowe, x minus minus 1 to będzie x plus 1 razy x minus drugie miejsce zerowe, czyli x minus 1. Pozostaje nam do wyliczenia tylko ten parametr a naszej funkcji g od x i żeby go wyliczyć, to wystarczy, że podstawimy do wzoru tej funkcji dowolny punkt, który należy do jej wykresu. No cóż, wykorzystaliśmy już miejsca zerowe. Wierzchołka z niestety nie znamy, czyli nie możemy podstawić jego współrzędnych. W szczególności współrzędnej y nie znamy, no bo xowa jest równa 0, ale y nie znamy i raczej nie damy rady wyliczyć na razie. Za to możemy stosunkowo łatwo wyliczyć ten punkt W, który należy do wykresu funkcji g od x, no i W to jest jednocześnie wierzchołek funkcji f od x. Możemy bardzo łatwo policzyć współrzędną xową tego wierzchołka. To jest średnia arytmetyczna liczb 1 oraz 5. 1 plus 5 na 2, to będzie 3 na... 6 na 2, czyli 3. No i gdy znamy współrzędną xową wierzchołka W, to możemy policzyć stosunkowo łatwo współrzędną y, może ją sobie oznaczę przez q. No i jak policzyć to q? q najłatwiej policzyć jako wartość funkcji f od x, której wzór znamy, dla argumentu x równego 3. To jest f od 3. To się równa, po prostu podstawiamy do wzoru funkcji f od x pod x a trójkę i wyjdzie nam ta wartość q, czyli współrzędna y wierzchołka. No to liczymy. Minus 3 do kwadratu, czyli będzie minus 9 plus 6 razy 3, czyli plus 18 i jeszcze mamy minus 5, czyli to wychodzi równe minus 9 minus 5 to jest minus 14 plus 18, po prostu 4. Zatem wierzchołek w ma współrzędne 3, 4. No i my teraz ten punkt w możemy podstawić do naszej funkcji g(x). Pod g od x, czyli pod y, podstawiamy współrzędną y tego punktu, czyli 4, a pod x -a podstawiamy współrzędną x, czyli 3. 3 plus 1, a tu będziemy mieli 3 minus 1. No i co my otrzymamy z tego równania? Otrzymamy po prawej stronie 3 plus 1, 4, razy 3 minus 1, 2, 4 razy 2, 8. Tu wychodzi 8, a... Czyli stąd mamy, że a jest równe 4 podzielić na 8, czyli 1 druga. Skoro tak, to stąd już bezpośrednio widzimy, jaki będzie wzór funkcji g od x. Możemy napisać, że g od x równa się, podstawiamy pod a jedną drugą, no i resztę przypisujemy bez zmian, x plus 1 razy x minus 1 i mamy gotowy wzór funkcji g od x. No i to jest odpowiedź do tego zadania. Ewentualnie można byłoby jeszcze wymnożyć nawiasy, tu by wyszło x kwadrat minus 1 i pomnożyć przez jedną drugą, zamieniając na postać ogólną. No ale tutaj nie mieliśmy wymagań co do sposobu przedstawienia wzoru funkcji gx, więc równie dobrze może być postać iloczynowa, z niej nawet lepiej widać miejsca zerowe, czyli możemy zostawić odpowiedź w takiej postaci.